Proszę wstać, będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd okręgowy Andrzej Rybnik o rozwód. Po pierwsze, orzeka rozwód związku małżeńskiego zawartego w dniu 20 lipca 2009 roku w Krakowie, zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie za numerem 894/2009 pomiędzy Andrzejem Cywiny Podwanego. Po drugie, oddala powództwo w części dotyczącej żądania zasądzenia alimentów na rzecz powódki. Po trzecie, pozostawia bez rozpoznania wniosek o podział majątku wspólnego stron, gdyż rozporządzili oni majątkiem wcześniej, zawierając umowę o odrębnej własności poszczególnych składników majątkowych. Po czwarte, zasądza... Proszę, usiądź co krótko uzasadnij. Andrzej! Tak nie zostanie, rozumiesz? Przepraszam. Andrzej, wszystko mi zabrałeś. Firmę, samochód, wszystko masz, a ja co? No co ze mną? Słyszałeś wyrok? Dostaniesz go na piśmie. Nie zostawisz mnie tak, ty draniu! Przepraszam. Proszę pani, to... Zostaw mnie! Nie zostawisz mnie tak, ty draniu, rozumiesz? Proszę pani, to naprawdę... Zostaw, mówię! Do zobaczenia. Basiu, to ja bardzo przepraszam, ale w kwestii majątkowej nic nie mogliśmy zrobić. No, podpisaliście tą umowę rozdzielczości majątkowej. Za twoją radą. Ty mi tak kazałeś. Nie kazałem, tylko radziłem. No, słuchaj, no, 3 lata temu sytuacja twojego męża, prawna i majątkowa, no, była no, nie najlepsza. No i w tamtym czasie wydawało mi się, że ta rada będzie dobra po prostu. Dobra. Bla, 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 prawnicze gadanie, papuga. Nic innego nie umiesz, tylko gadać, wiesz? Dobra rada, rzeczywiście. Przecież jak było o majątku, to nie odezwałeś się ani słowem, rozumiesz? Słowa jednego nie powiedziałeś. Wszystko mi zabrał. Może ty się z nim umówiłeś, co? Umówiłeś się z nim. Oszust. Jesteś oszustem, rozumiesz? Pani wybaczy, ale muszę iść. Ja wszystkim powiem, jaki z ciebie adwokat. Śmieszny. No i co, geniuszu? Tak się robi interesy, a nie? Ty zakładasz firmę? Błagam cię. Ty nie masz w ogóle potencjału, ryzykujesz całym naszym majątkiem. Basie, to nie tak, to jest pewny interes. Niczym nie ryzykuję. Nie, no przynajmniej nie na przyjęciu, proszę cię, Basie. Nie mów do mnie, Basi! Basiek, nie znoszę tego. Bufon, boisz się ich, co? Słusznie. Oni cię będą wszyscy niedługo ignorować. Nie rozmawiajmy teraz o tym. Nie po to tutaj przyszliśmy. A po co? Ja nie mam tu nic do roboty, tu nie ma nikogo interesującego, rozumiesz? Tobie na nich zależy, bo się podlizujesz. Basiu, ja się nie podlizuję. No, to są prawa biznesu. No, trzeba to jakoś podejść, uśmiechnąć się, porozmawiać. Nie mów mi o prawach biznesu, dobrze? Nie znasz się na tym w ogóle. Masz swoją pracę? Szpanuj przed swoimi studentami i tego się trzymaj, rozumiesz? A mnie zostaw robieni pieniędzy. Basiu, ja z tobą nie konkuruję. Chodź, poznam cię z kimś. Cześć, Marku. Przepraszam. Konkuruję z tobą. Czym? Czym chcesz ze mną konkurować? Popatrz się.
Tak wyglądają ludzie, a nie ci, z którymi... Świetnie, nawet nie potrafisz, wina! Wszystko przez tych ludzi, z którymi się zadajesz. Wiesz co? Ja chyba sobie pójdę. Nie chcę, żebyśmy robili z siebie pośmiewisko. Ani się wasz, rozumiesz? Przyszliśmy tu dlatego, że ty tego chciałeś, nie ja, i przyszliśmy tu razem i razem wyjdziemy. No to Basiu, pomóż mi, no poznam cię z kimś. Z tym człowiekiem, którego bym miał strasznie dużo interesów. Nie mieszaj mnie do swoich interesów. Chcesz mnie wykorzystać jako argument, tak? Taki właśnie jesteś? Tak mnie traktujesz? Wielki biznesmen, proszę cię, żoną się musi podbierać. Wiesz co? Ja już chyba sobie pójdę. Cześć! Nie wyjdziesz z to! Jesteś adwokatem? Jesteś adwokatem? A czemu pytasz? Jakie to ma znaczenie? Mówili o tobie, pochlebnie. Zresztą nie dziś. Może jutro. Jaki tu jest adres? Adres? Ale po co wychodzisz? Słuchaj, zostań. Powiedz mi, jaki tu jest adres, dobrze? Prażmowskiego 26. Nie rozumiem, dlaczego się... Dzień dobry. Prażmowskiego 26, bardzo proszę. Hasło Barbara. Dziękuję. I Basieka Barbara. Wychodzę. Taksówka mam za 6 minut. Nie mogę tu zostać. Mam męża, dom. Mąż, dom, tak. Dzieci, wiesz, ja... Nie, nie wiem. Zresztą dzieci nie mam, na szczęście. Albo wiem. Spotkamy się jutro? Wiesz co? Spoko, bardzo się cieszę. Jutro mam sąd. Nie, tutaj. O której tutaj jesteś? Koło 18. No, to dobrze, to będę pół do 7. Przyjmujesz w domu klientów? Nie, klientów na kancelarii, na kanonicznej. Nie, wiesz co, zróbmy tak. Przyjdę o 6:30, tu, jako twoja klientka, ale mam warunek. Z
Skasujesz mnie jak każdego klienta. Kasiu, ale tak oficjalnie. Posłuchaj, przyjdę jutro, przyniosę dokumenty, a potem może kawa, mniej oficjalnie. Wiesz co, dobra, wiesz co, porozmawiamy o tym jutro. Nie, jutro, to porozmawiamy o rozwodzie. Tak? Rozwiedziesz mnie. Normalnie za pieniądze. Ani ja nie płacę dupą, ani prawdę mówiąc z ciebie, to żaden żigolok. Wiesz co, dobra, tak jak powiedziałem, porozmawiamy jutro, bo jesteś strasznie zasadniczy. Jutro zaczniemy od mojej sprawy. A później będziemy rozmawiać o przyjemnościach. Zresztą jedna i drugie to jest przyjemność, prawda? Tylko innego rodzaju. No to co, umowa? Dobra, no, umowa. Ale Basiu, wiesz co, skoro i tak cię rozwodzę, to zostań jeszcze chwilę, co? Mój drogi, nie komplikujmy tego. Na razie masz u mnie do przodu. Sprawdziłeś się jako mężczyzna. A teraz się sprawdź jako adwokat. No dobra. No. Jak stawiasz, to do jutra. No do jutra. Nie wiem, czy ja jestem taki głupi, czy ona taka mądra? Jej świetnie sobie poradziłaś, Ewka. Tak, 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 podpiszę. Nie, nie, dzisiaj już nie. Przyjdę jutro. Ewka? A może by tak... Albo nie. Pogadamy jutro. No, na razie. Starczą jutro. A dzisiaj co podać? Espresso. Z mlekiem? Espresso. Powinno być czarne. Niczym nie jest paskudzone. Oczywiście. Ciekawe rzeczy piszą? Nie czytałem. Patrzyłem za panią. Ma pani chwilkę? Jestem w pracy. O, ale jak na razie nie ma nikogo. Ja tylko espresso, proszę. Czy coś jeszcze podać? O tak. Informacje. To jaką informację? To jaka odpowiedź? Nie udzielam informacji. Jestem w pracy. Chyba, że na temat kawy. Zmiana już przyszła. Skasuję pana, bo będę wychodzić. To ja poczekam. Na co? Na kogo? I na informacje. Nie tak zaraz. Muszę jeszcze posprzątać. Za godzinę. Okej. Okay. To ja coś załatwię i wrócę o 16:00. Za 15 czwarta. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Obawiam się, że będzie plama. Niech się pan nie przejmuje, zapiorę w domu.
Nie dam się nie przejmować. Może przyniosę gorącą wodę z baru. Nie, to nie pomoże. Trzeba wyprać. Wie pani co, tutaj niedaleko jest market i pranie. To pani piorą ekspresowo w godzinę. Proszę dać mi żakiet i przeze pani wypranę. Nie, to przesada. Zresztą położyłam głupio torbę na ziemi. Nie, nalegam. Proszę nie odponować, proszę. Nie ma mowy, więc zostawi mnie pan tutaj uziemioną, tak? Może prania to i dobry pomysł, ale pójdę sama. Nie, nie, w takim razie pójdziemy razem. Bardzo proszę. Strasznie mi przykro z powodu tego pani żakietu. Nie zepsułem pani jakichś planów? Trochę pan w nich pomieszał, ale szczęśliwy mam dziś czas do 6, a dopiero 4. Pan miał jakiś termin. Może mnie pan tutaj zostawić, ja sama odbiorę żakiet. Nie, 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 nic z tego. Zresztą zmieniłem plany. Mam dzisiaj dzień szczególny, a w dodatku, jak widzę, szykuje się dzień pełen niespodzianek. Dzień szczególny? A to dlaczego, jeśli to nie tajemnica? Nie, nie, tajemnica nie. Zakończyłem dziś pewne nieudane przedsięwzięcie. I poniósł pan straty? Tak, ale przecież wszystko jest zliczone w kosztach, choć na początku człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy. W każdym bądź razie, na każdym błędzie człowiek się uczy. O, jak sentencjonalnie. Ale ma pan rację. I wie pan już, jakiego błędu nie popełniać? Błądzenie jest rzeczą ludzką. O, znowu palnąłem sentencję. Nie wiem dokładnie, czego się wystrzegać, ale na pewno na przyszłość będę bardziej ostrożny. Zawsze tak sobie mówimy, przyrzekamy, a później i tak wszystko idzie inaczej. Ma pani rację. Powiedziała pani, że ma czas do 6. A wieczorem? Wieczorem jest też pani zajęta? Wie pani, w związku z tym moim szczególnym dniem chciałbym zaprosić panią na wieczór. Chciałbym go uczcić. Przecież szczególny dzień nie zaczął się od rozlania kawy na mój żakiet. Musiał pan mieć wcześniej jakieś plany. Oj, ale bardzo niekonkretne. Zresztą, jak mówiłem, zmieniłem plany. Zagadał się pan ze mną, zawalił jakiś termin i stąd ta zmiana planu. Nie, 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 niekoniecznie tak. Zresztą chyba mówimy zbyt dużymi ogólnikami, prawda? Znamy się od godziny. Spotkaliśmy się, w ogóle się nie znamy. Spotkaliśmy się godzinę temu i co, już pan chce mnie zapraszać na wieczór? No tak, to trochę dziwne, ale cóż to ma za znaczenie? Czy możemy przejść na ty? Zgoda, Elwira. Andrzej. Może bez tych zbędnych gestów. Andrzej, czyli Jędrek? No, nikt tak jeszcze do mnie nie mówił, ale oczywiście. Może być Jędrek. Może być Jędrek. A pani? Jakie jest zdrobnienie od imienia Elwira? Elwira, niech zawsze będzie Elwira. Lubię swoje imię. Oczywiście, Elwiro. No to już jesteśmy znajomymi. To co będzie z tym wieczorem? Dobrze, że mnie namówiłeś. Słuchaj, tu się pożegnamy. Dasz mi numer, maila, cokolwiek? No jasne. Wiesz co, nie wziąłem z sobą wizytówek. Ale nic straconego. Słuchaj, wymienimy się kontaktami wieczorem. Gdzie mam podjechać? Nie, dziś wieczorem zrobisz sobie coś innego. Przecież miałeś jakieś plany. A zresztą dość się już namęczyłeś ze mną. Nie, no co ty? Zdecydowanie nie. Zobaczymy, czy masz dobrą pamięć. Słuchaj, 501-129-801. Do zobaczenia. Hej, pa!
znajdź mnie Marek. Ojej, przepraszam cię. Zamyśliłem się. No cześć, stary kopelat, co u ciebie, jak żyjesz? Marek, jej, jak dawno się nie widzieliśmy. Co porabiasz? A wiesz, tam biznesy i tyle, nic ciekawego. A ty? Jakiś taki jesteś zmięty. Rozwiodłem się. O, to gratuluję. Tak, pamiętam twoją żonę, taka wyniosła. Pewnie miała kasę po tatusiu. No wiesz, ja to z reguły nie ufam barbarom, bo to złe imię jest. No i co, tak samo Asiusz, nie oglądasz? Tak wyszło. To zaraz to naprawimy. Zapraszam do siebie. Do ciebie? No tak, mam tutaj na dole taki klub, wiesz, taki biznes. Najlepszy w dzisiejszych czasach, bo wódę i dupy to każdy lubi. Oj, nie martw, chodź. Chodź! Udało nam się wszystko zakończyć na czas i odzyskać parę rzeczy. I zostaliśmy właśnie tutaj z tym lokalem, z umową na wynajem na 5 lat i z umową na 5 transporterów piwa codziennie przez 3 lata. Nie dało się wykręcić z tego piwa, więc Danusia pomyślała, że założymy kawiarnię. No ale nie chciała stać za barem. Tak. Widać, miała aspiracje. Jak potem się okazało, że ludzie przychodzą bardziej na to piwo niż na tę kawę, to Danusia się wściekła. Jeszcze potem jakiś pijaczek ją obmacał parę razy, to powiedziała, że więcej tutaj nie przyjdzie. No i zostawiła mnie z tym samym. Musiałem ochronę wynająć, no bo to sam bym nie dał rady iść. I jeden właśnie z ochroniarzy podpowiedział mi, żeby tu był tutaj wyjrzał. Co, dziewczynki ci nakręcają obroty? No tak, wiesz. Tutaj one tylko tańczą. Biorą kasę do majtek i tyle. Nie ma tutaj żadnych pokoików, żadnego burdelu w sensie. Zresztą ochrona tego pilnuje. Dwóch rzeczy pilnują, żeby nie było tutaj małolatów ani kuresów. I dragów. Dragów. Co z Danusią? Jeżeli dowiedziałaś się o tych dupach, to wyjechała. Spakowała manatki i pojechała do mamusi. Oj. No i zostałem tutaj sam. Słuchaj, a może ty byś chciał wejść we spółkę i jakoś mi pomóc? Zastąpisz mnie czasem? Nie no, dzięki stary za zaufanie, ale sam mam własną firmę. Tak postawiłem ją od zera i wiesz, pańskie oko i tak dalej. No wiesz, a to może taka cicha spółka, co? Wiesz, no, przyjdziesz od czasu do czasu, zastąpisz mnie, nikt się nawet nie dowie. No a ta twoja firma, to co ona robi? A to zupełnie inna branża. Systemy alarmowe, monitorujące, zabezpieczające, no i takie. Ty, a dałoby się tak, żebym tutaj miał kamerę i sobie w domu oglądał, co się tu dzieje? Stary, bez problemu. Możesz oglądać wszystko przez komórkę na Bahamach. No to musimy się dogadać na spokojnie. Masz tu moją firmową wizytówkę. Zadzwoń kiedyś, to uzgodnimy szczegóły. Zadzwonię i pogadam. A wiesz co? No. Tak w ogóle to mamy podobne problemy z kobietami. Żadna z nich nie chce, abyśmy zarabiali. Masz rację, napijmy się za to. Napijmy. Dobra. Popatrz sobie na dupę, a ja jeszcze do niej. Dzięki. Tak się cieszę ze spotkania. Zrobimy deal.
A jak ta dupa skończy, to zabierasz ją do domu. Spoko, jest super zdrowa i potrafi niesamowite rzeczy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. No dzięki, doceniam, ale nie. Nie pieprz, przecież widzę, że ma na ciebie oko. Stary, co, nakręcasz ją na mnie? No nie no, nawet nie wiem, o czym miałbym z nią gadać. Gadać? Co ty, nie masz praktyki? Nie byłeś nigdy z kurwą? Nie. Tak ci się tylko wydaje. A jak ona skończy i się przebierze, to cię zawołam. I to wszystko na koszt firmy. Wiesz, jak chcesz, to możesz jej dać jakiś napiwek, ale nie za dużo, bo się jeszcze zakocha. No a teraz muszę trochę porządzić, sorry. No, nawet dziewczyny przed tobą uciekają. Cześć, co porabiasz? Telewizor? Daj spokój, nuda. Słuchaj, rozłączam się za moją taksówkę. Zasłużyłaś na drinka. Dobry wieczór. Proszę na targową 6. Hasło Ewa. Dziękuję. Cześć. Cześć. Co słychać, szefie? Szef wyjechał. Będzie jutro. Aha. A cóż to się stało, szefie? Ważny dzień kończy się? Wiesz, sąd. Awantura z Baśką. A poza tym nic nowego. A jak twój dzień? Jak twój romans? Spokojnie. Stały obsztyfikant czekał pod pracą z kwiatami. Później obiad. A później prowadził mnie na parking. Ho, ho. Kwiatuszki, obiadek, spacerek. A do domu go nie zaprosisz? Nie, do domu nie. Czy odgrywasz dla niego taką cnotliwą, czy z nim coś nie tak? Nie, z nim wszystko w porządku. Byliśmy miesiąc temu w Zakopcu. Wiesz, pensjonat tuż przy Białego. Wieczorami nie było gdzie chodzić. W knajpach Warszawka i Lumpiarnia. Więc... jak się ściemniało, to ściągaliśmy do pokoju. Było bardzo miło. Wiesz, on jest jakiś taki nieśmiały. Ale nic nie kombinuj, bo jest całkiem w porządku. Czyli za sztyfikantem aż w górę do łóżka jeździsz? No wiesz, to musi być coś specjalnego. Tutaj to by było takie zwyczajne. Tak jak ze mną. Tak jak z tobą. Ale wiesz, nie narzekam. Musisz sobie znaleźć jakąś damę. Nie można tak samemu. Seks do skoku? A jak byłeś z Baśką, to miałeś odskoki? Tylko z tobą. Kłamiesz. Kłamie. Ze mną się to się nie liczy. Wiesz, ja pewnie w tym roku wyjdę za tego biedaka. Tak się stara, że mu się to należy. A jak wyjdę, to nie wrócę zaraz. I już nie będę do wydzwonienia.
Ale z firmy chyba nie odejdziesz. Uchowaj ból. Nie dałbym sobie rady bez ciebie. Wiem. No, poza firmą też jesteś niesamowita. Wiesz, obiecaj mi coś. Obiecaj mi, że znajdziesz sobie jakąś damę. Może już znalazłem? Ty oszuście! Jednej kwiatki, a z drugą do łóżka? Kwiatków nie dawałem. Jasne. A może dawanie kwiatków ma jakiś specjalny wydźwięk? Połączenie z wybranym numerem nie może zostać obecnie. Telefon nie jest posłuszny? Zbij go, szefie. Bardzo śmieszne. Opowiadaj, jak było. Szukasz tej Elwiry? Od kilku dni nie mogę się dodzwonić. Ciągle to samo. Zgubiła komórkę, czy co? Dała ci lewy numer. Może po prostu nie chce, żebyś ją znalazł. Co na dziś? Masz wszystko na biurku. Umowy do poczytania. Mhm. A ty czytałaś te umowy? Co z nimi nie tak? Spotkałeś Elwirę w kawiarni. A z umowami wszystko okej. Okay. Weszła do kawiarni i zamówiła kawę. Tak? Tak, tak. Może chodzi tam częściej. Można by popytać. Detektyw z ciebie. Mógłbyś tam pójść i zapytać. Jest pewien problem. Podrywałem tam kelnerkę i... I nie wyszło. I wyszło. Ale zasiedziałem się z Elwirą i już nie dotarłem do tej kawiarni. Ach, olałeś poderwaną kelnerkę. No, to faktycznie może być problem. Kobiety bywają bardzo mściwe. Ej! Nie znam żadnego takiego faceta. Słuchaj, nie ściemniej. Olał mnie, olał ciebie. Pewnie przez tę, co oblał ją kawę. Muszę ją znaleźć. I co jej zrobisz? Nie pobiję. Powiem jej tylko wszystko o tej draniu. To ci powiem. Ale jakby co, to cię nie znam. I tego ze zdjęcia też nie. Ona pracuje w urzędzie miasta. Po drugiej stronie ulicy. Przychodziła tu nieraz. To widziałam. Kiedyś przyszedł po nią jakiś facet z pracy i mówił na nią Elwira. Tak pewnie dziwnie ma na imię. Dzięki. Nie pamiętamy się. Cześć. Ty
tylko musisz teraz pójść i przyłapać tą swoją upragnioną. Pracuję jutro od 7 do 15. Dzięki, Ewka. Mówiłem ci, że jesteś nieoceniona? Tak. I zawsze przy tej okazji pytam cię o to samo i jakoś nigdy nie dosłyszałam odpowiedzi. O co pytasz? O podwyżkę. Straszny hałas z ulicy. Nic nie słychać. Co pan tu robi? Jej, skąd się pani tutaj wzięła? Przepraszam, jesteśmy na ty. Ja tu pracuję. Proszę w ogóle. Wiem, że pani, że pracujesz. Przeprowadziłem długie śledztwo, żeby się o tym dowiedzieć. To dlaczego nie zadzwoniłeś? Bo twój numer nie odpowiada. To niemożliwe. Zawsze mam włączony telefon. Ho, zapomniałeś albo coś pokręciłeś. Proszę bardzo. To w ogóle nie jest podobne nawet do mojego numeru. No niemożliwe. No taki podałaś. Nie, wykluczone. No dobrze, może coś pomyliłem albo źle zanotowałem, ale strasznie się cieszę, że cię odnalazłem. Nie jestem zgubą, żeby mnie odnajdować. No przepraszam, oczywiście. W takim razie bardzo się cieszę, że pomimo wszelkich przeciwności się spotkaliśmy. Ja też się cieszę. To skoro się już spotkaliśmy, to może pójdźmy na jakiś późny obiad albo... Albo kawę, tam jest fajna kawiarnia. Ale ja idę do pracy. Ale jak to? No, gdybym szła z pracy, wychodziłabym z budynku, a nie wchodziła do niego. No tak, to jest logiczne oczywiście. No dobra, to co proponujesz? No, może spotkajmy się w poniedziałek. Teraz mam bardzo dużo pracy. W poniedziałek o tej samej porze? Może być. Poczekaj. Niedobrze. Lecę do Sztokholmu w czwartek i wracam we wtorek. No to we wtorek. Nawet lepiej. Wiesz co, tylko wracam koło południa. Nie sądzę, żebym zdążył. No to w czwartek. Dobra, w czwartek. Na pewno. Dobrze, tutaj? Gdzie się spotkam? Nie. Może spotkajmy się w tej kawiarni? O nie, w tej kawiarni to wykluczone. No dobrze, to tutaj. To ja przyjdę tutaj. No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Dziękuję za porządki. O, a cóż to za maniery, szefie? Widzę, że ci się poszczęściło z Elwirą, że jesteś taki radosny. Spotkałaś ją? Tak, ale było troszeczkę inaczej niż sobie wyobrażałem. Masz te papiery do Sztokholmu? Muszę je poczytać. A nagroda? Mi się nie należy? Za udane śledztwo? Należy się. I będę pamiętał. Ale dziękuję ci już teraz. Przepraszam, ale szefa nie ma. Jest za granicą. Wróci po jutrze. Tak.
Sylwia. Chwileczkę za mną. Proszę powtórzyć. Dobrze, przekażę. Do widzenia. Oj, szefie, szefie, zapomniałeś. Co ty byś ze mnie zrobił? Dzień dobry, szefie. Jak podróż? Udane spotkanie? Kawa. Marzyłem o kawie. Oj. Jesteś nieoceniona. Wiem. Znalazłam niewysłane oferty do Kalmanu. Cholera jasna. Zapomniałem. Przecież tam ich nie ma. Skoro znalazłam, to wysłałam. Wiesz co, no, nie mam słów. Bo nie słowa tu się liczą. A jak z Elwirą? Spotkałeś ją? Jutro. Dzisiaj jestem zbyt wycięty po podróży. Samoloty to najbardziej niewygodny środek transportu. Hej. Cześć. Przepraszam, spóźniłem się. Nie miałem gdzie zaparkować. Nie, to ja wcześniej wyszłam. Zaparkowałeś dobrze? Możemy gdzieś iść? Tak, jasne. Chodźmy. Wiesz, mało mam czasu, ale za to mogę sobie pozwolić na... Znowu uciekasz. Ej, jeszcze nie jest tak późno. Może pójdziemy do mnie? Jak to do ciebie? Jest za 10:09,
ty mieszkasz z drugiej strony miasta. No i co, masz jakieś obowiązki? Kogoś, kto czeka na ciebie o 9? Nie, nie mam obowiązków, ale chodzę spać o 10. No ale przecież szkoda wieczoru. Szkoda zdrowia. Trzeba prowadzić zdrowy tryb życia. Pa. Masz dziś nową sukienkę? Mężczyźni nie zauważają zwykle takich rzeczy. Chyba, że jest to prezent od nich. A więc to jest prezent. Zrobiłam sobie dziś prezent. Sama sobie. O. Czasem trzeba sobie jakoś poprawić humor. Tym bardziej, że jest okazja. Okazja? O czymś nie wiem? Dziś jest 25 sierpnia. No tak. Czy o czymś powinienem wiedzieć? Oczywiście nie sprawdziłeś. Urodziny, no. Ale przecież tyle razy cię prosiłem, żebyś mi powiedziała, nigdy tego nie zrobiłaś. Powiedziałam, że jestem tradycyjną Polką. No ale przecież Elwiry się obchodzi w lutym, a jak jesteś drugą Elwirą, no to jakoś pod koniec listopada. No i widzisz, nieprawda. Odchodzę właśnie 25 sierpnia. Przy czym faktycznie te lutowe są bardziej popularne. No to wszystkiego najlepszego. Skoczę przynajmniej po kwiatek. Tak, daj, nigdzie nie polecisz. Przypuszczałam, że będziesz nieprzygotowany. Zabierz mnie dziś po prostu. Dokądś. A kwiatkę znajdziemy po drodze. A czy masz dzisiaj dużo czasu? Dzisiaj nie spieszę się nigdy. To wiesz co, to jest albo zbieg okoliczności, albo jakaś iluminacja. No, wyobraź sobie, że powiedziałem dziś swoim współpracownikom, że ani dzisiaj, ani jutro nie będzie mnie w pracy, ponieważ przyjeżdża do mnie pewien bardzo ważny kontrahent z zagranicy. A on dzisiaj do mnie dzwoni rano, że się spóźnił na samolot i przebukował bilet na pojutrze. No, ja już nie chciałem zawracać głowy ani im, ani swojemu zastępcy. Pojechałem do domu, nudziłem się troszkę, więc posprzątałem. Tak więc chciałbym zaprosić cię dzisiaj do siebie. I tym razem nie odmówisz. Właściwie jest to wbrew moim zasadom, ale dziś wyjątkowo się zgodzę. Masz coś do jedzenia w domu? No nic specjalnego nie mam. No ale przecież możemy wstąpić gdzieś po drodze i kupić na... Albo nie. To będzie niespodzianka. Mam pewną potrawę, która mi zawsze wychodzi. No to chodźmy. Wpisałeś się. Naprawdę dobrze gotujesz. Ojej, daj spokój, pozory. Jest tylko kilka potraw, do których mam serce. Nie mam czasu na gotowanie. No to za nas. Wiesz, że minęły 2 miesiące od naszej wspólnej wizyty w pralni? Naprawdę? Oj, to cały ciąg uroczystości. Ach, powinienem mieć drugą butelkę. Gdybyś wspomniała wcześniej, że to aż tyle okazji. Tak prawdę mówiąc, to powinieneś był wino podać do jedzenia, a teraz otworzyć szampana. Ale rozumiem, że spieszyłeś się, żeby strzelić. Masz rację. Jak zwykle. Strasznie to twoje mieszkanie funkcjonalne. Wszystko jest takie ewidentne, proste, oświetlenie. Pewnie małej lampki nie masz. Może świeczkę masz przynajmniej. Świeczkę?
Nie, no oczywiście, przepraszam. Zupełnie o tym zapomniałem. Jak widzisz, byłem zupełnie nieprzygotowany na tę wizytę. Masz, włącz to. Muzyka kontemplacyjna. Miałem kiedyś... Tak... Cicho. Teraz już ani słowa. Słucham. Przepraszam, kto? To raczej chyba kiepska pora na żarty. Co to było? Pomyłka. Dzwonił jakiś facet i mówi: cześć, to twój syn. Masz syna? To skąd? Nie mam żadnych dzieci. Jak pomyłka, to trudno. Śpimy. Bo chyba jeszcze za wcześnie na śniadanie. No, to szefie, mamy kontrakt. Teraz tylko podpisać go i nie mamy zmartwień na najbliższy rok. Mam nadzieję, że na dłużej. To świetnie rokujący kontrahent. Jesteś wspaniała, że go przyjęłaś. Masz wielki udział w tym kontrakcie. Ej, przyznaj się. Uwodziłaś go trochę. Trochę? Użyłam całej swojej urody i siły perswazji. Ohoho, gdybyś użyła wszystkich swoich atutów, to bym was zastał pod biurkiem. Na biurku. A właściwie ty czego przyszedłeś tak późno do pracy? Paczka mówią wszystko, nie trzeba wróżki. Szturm na Elwirę w końcu udany? No, nie wypieraj się. No nie wypieram się, no udał. Ale wiesz co, to było coś nastrojowego. Uprawialiśmy jogę. Przyniosła specjalną płytę z muzyką do medytacji. Potem świeczka się wypaliła i... No wiesz, coś tak. Świeczka? Ty masz w domu świeczkę? Nigdy nie zauważyłam. Oczywiście, że mam. W podgrzewaczu do herbaty. Wow, jaki jesteś pomysłowy. Podgrzewacz do herbaty jako element nastrojotwórczy. Ha, ale to nie ja, tylko ona to wymyśliła. Wszystko zaaranżowała? Muzyka, wieczór, yoga, medytacja, świeczka. A mówiłeś, że ona taka niedotykalska? Ja tak mówiłem? No tak, no było tak do wczoraj, ale... Trochę się to wczoraj zmieniło, chociaż
Chociaż sam nie wiem, jakoś... Jakoś tak... Proszę. Pan dyrektor jest zajęty. A kto mówi? Prywatny znajomy? Łączę z panem dyrektorem. Tak, słucham. To pan dzwonił do mnie wczoraj w nocy. Tomasz Staniszewski, zapraszamy. Proszę się nie wygłupiać, ja nie mam żadnego syna! Kłodzko, Kłodzko! Byłem kiedyś w Kłodzku i co z tego? Ja nie mam syna! Coś bym o tym wiedział, prawda? Kłodzko? No gratuluję, piękne miasto, byłem tam, ale nikogo nie znam, przykro mi. Dobrze. Dobrze, w takim razie spotkajmy się pod pomnikiem. Tak będzie najlepiej. Do zobaczenia. Dziękuję. Żegnam. Kłodzko. 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 Kłodzko, Kłodzko. Sabina, to było chyba pod koniec studiów. A więc 18 lat temu. Nieprawdopodobne. Jutrze wyjeżdża. Dopiero jutrze. Cicho. Ludzie śmiały. Od tygodnia nie masz czasu na rozmowę. Spotkajmy się gdzieś jutro. Jutro nie. Jutro wjeżdżam do Wrocławia. Pojutrze pracuję. Pojutrze przyjdź na recepcję. Pogadamy. Tomku, to bardzo barwna historia, którą mi opowiedziałeś. Ale wybacz, trochę dla mnie niewiarygodna. Pamiętam Sabinę. No to było dawno. Jakiś obóz naukowy, czy... Nie, chyba delegacja z uczelni. No nieważne, no. Ale potem w ogóle nie mieliśmy ze sobą kontaktu i nawet nie wymieniliśmy ze sobą żadnych adresów. Może pan zadzwonić do mamy? Ona wie, że się dzisiaj spotykamy. Pewnie umiera z niecierpliwości. Proszę. Czekaj, no ale... Czy to jest numer do Irlandii?
Sabina mieszka w Irlandii? No tak, wyjechała rok temu za pracą. No i co, nie wzięła cię ze sobą? Zostawiła cię tak samego? Nie samego. Mieszkałem z ojczymem. Aha, czyli Sabina wyszła za mąż. No tak, wyszła. Nie pamiętam tego, miałem 2 lata. Mama mówiła, że żyła bardzo biednie, bo dyplom i studia. Wyszła za mąż, bo nie miała nas za co utrzymać. To bogato wyszła. Nie, przepraszam, to nie mój interes, ale... Ale dlaczego się ze mną nie skontaktowała? Nie wiem. No ale panu też się za dobrze nie powodziło. Mieszkał pan w mieszkaniu asystenckim. No wiesz co, no... Ale miałem w miarę dobrą pracę, zarabiałem lepiej niż inni. Słuchaj, no to inne warunki... Nie, to zupełnie inne czasy. No, ale zanim obronił pan doktorat, to chyba raczej było krucho. A ty skąd o tym wiesz? Sabina robiła dochodzenie, tak? Tak. Mama chciała... Znaczy, ona nawet kiedyś była u pana. Ale jak zobaczyła, jak pan wchodzi do tego mieszkania asystenckiego, to stwierdziła, że nie będzie sobie... Wiesz, przepraszam ci bardzo, to... Była u mnie w mieszkaniu, prawie nawet nie próbowała do mnie podejść, widziałam... Nie, no przepraszam cię, to jakiś absurd w ogóle, co ty mówisz. No, ale proszę nie mówić źle o mamie. Nie pozwolę, mama wiele cierpiała. Wierzę, ale nie widzę w tym za bardzo swojej winy. No, Tomku... No zrozum mnie, ja muszę mieć przekonanie, muszę się upewnić co do tego wszystkiego, no. Nawet nie wiem, skąd przyjechałeś. Z Kłodzka. Mama miała tam mieszkanie po rodzicach. A jak studiowała, to oni już nie żyli. No dobrze, ale sam tu przyjechałeś czy z kimś? Znasz tu kogoś? Ktoś ciebie zna? Niech się pan nie martwi, mam gdzie spać. Dzwoni pan? Nie teraz. Zadzwonię we właściwym momencie. Jak zamierzasz uwiarygodnić to, co przed chwilą mi powiedziałeś? Zrobię badania DNA, ale pan też musi zrobić. No tak, to jest jakiś pomysł. Słuchaj, no, nie zrozum mnie źle, ale spróbuj się wczuć w moją sytuację, jak to wygląda z mojej perspektywy. No, na przykład skąd Sabina ma pewność, że jesteś moim synem? Nie, no to już nie pozwolę obrażać mamy. Siadaj, no, nikt nikogo nie obraża. No przecież nie żyjemy w Ciemnogrodzie, chyba masz światlejsze poglądy. Chyba znam jedno miejsce, gdzie można zrobić takie badania. Tomku, a ty masz gdzie spać? Masz co jeść? Spokojnie, nie zginę. No dobrze, to zadzwonię do ciebie jutro, co z tymi badaniami. Ale pamiętaj. Jeżeli nie masz gdzie spać, to ja naprawdę mam bardzo duże mieszkanie. Tak, rozumiem. Obcego pan do domu nie przyjmie. Znowu zaczynasz, no. Po prostu mówiłem, jeżeli nie masz na jedzenie albo nie masz gdzie spać, to... No dobrze, dobrze. No. To w takim razie dzwonię jutro i się na pewno zobaczymy. No chyba, że gdzieś uciekniesz znowu, na przykład do Kłodzka? No, szczerze mówiąc, ładne miasteczko. No, ładne, jak się jest turystą. I nie takie znowu miasteczko. Oj, no nie narzekaj, no. Każdy musi gdzieś mieszkać, a mnie się Kotlina Kłodzka szalenie podoba. Byłem kiedyś w tych podziemiach pod twierdzą i pod miastem, wiesz. Ci, co tam mieszkają, unikają miejsc turystycznych. Nie, ja nie byłem. No, nie licząc wycieczki szkolnej na twierdzę. Ja tam u siebie nie unikam ciekawych miejsc, ale może to kwestia... wieku. No to do jutra, do zobaczenia. Chciał pan chyba powiedzieć dojrzałości. Do zobaczenia, a wcześniej do usłyszenia. Tylko please, nie dzwoń o takich dzikich porach, okej? A co? Zbudziłem pana? Czy może coś zepsułem? Cześć. Thank you.
Dzień dobry, pani Małgorzato. Dzień dobry. Proszę podejść do mnie na chwilę. Czekam przy ekspresie do kawy. Dziękuję. Pani Małgorzato, mam pewną sprawę. Kawy? Bo tak, pamiętam, że to pani konfigurowała wewnętrzny monitoring w naszej firmie. Tak, ale to było 3 lata temu. Na pewno ktoś już po mnie to zmieniał. No, a to nieistotne. Czy można zrobić bezpośredni podgląd z mojego gabinetu do jakiegoś innego pomieszczenia? Teoretycznie tak. Dobrze, a można to bez większych problemów zestawić z podsłuchem fonii i rejestracją? Tak, jeśli ma się hasła. To kwestia przeprogramowania. Łatwa. A czy pan ma jakieś... Przepraszam, nie. Hasła nie. To hasła nie powinny być zmieniane. Pani Małgorzato, czy może pani spróbować i potem powiedzieć mi, co z tego wyszło? Tak, oczywiście. Chętnie to dla pana zrobię. Oczywiście chętnie to wykonam. No, zapewne przesadzam jak zwykle. No być może w ogóle nie przyjdzie jutro. Skoro jednak pan ma jakieś podejrzenia, to coś może w tym być. Dobrym miejscem byłaby stara serwerownia. Tam stoi sprzęt i tylko przeprogramuje nieco. A to jest ten stary magazynek. Świetny pomysł, tam będę miał podgląd na wszystko. No i w razie czego będzie dowód. Zaraz się tym zajmę. Pani Małgorzato? Tylko dyskretnie. To może być normalny klient. Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję, pani Gosiu. Pogadałeś z ojcem. Ale poczekaj, on mieszka nie czy nie? Nie gadałem z nim jeszcze o tym. Za wcześnie trochę jest. Trzeba najpierw zrobić te DNA. Nie uważam, że to zbyt dobry pomysł. Może być wtopa. Myślisz, że matka ściemniała? Nie, no. Pewnie powiedziała ci prawdę. Nie znam się na tym za bardzo. Ale, no wiesz... Zawsze może być wtopa. To co ja mam zrobić? Musisz zlekać. A wcześniej to musimy gdzieś zamieszkać. Możemy jeszcze zostać u Bartka do końca weekendu. No dobra. To jest twój deadline. A wcześniej to musisz zamieszkać u ojca. Najpierw sam, bo przecież nie przyjdziesz ze mną. No nie. To by było za dużo dla staruszka. No właśnie. Wprawdzie jest lato, ale nie sądzisz, że jesteśmy odrobinę zbyt starzy, żeby się tak spotykać jak licealiści? Nic, a nic tobie romantyzmu. Popatrz, jak jest pięknie. Tylko trzeba patrzeć po nogi, żeby nie wdepnąć w psie gówna. Jeszcze ten deszcz i te mamusie z dziećmi. Psy ci szkodzą, mamusie przeszkadzają? Co ci szkodzi widok matki z wózkiem? A może instynkty się w tobie budzą? O, uchowaj Boże! Ale wiesz co, no... Wpadłem wczoraj do kawiarni na szybkie espresso i naprzeciwko mnie usiadła taka mamusia, wyjęła bachora z wózka, rozpięła bluzkę i zaczęła karmić go piersią tak publicznie. No dobrze, że nie zaczęła go przewijać. Widok cycka ci przeszkadza? Dobrze wiesz, że nie mam nic przeciwko widokowi cycka. No ale nie tak publicznie, no. To jest po prostu nieestetyczne. Nie rozumiem. Przecież to są normalne, fizjologiczne czynności. Ale co ma do tego fizjologia, no? Skoro tak uważasz, no to wysikaj się na tej alejce. O, pod tym drzewkiem. To już przesadziłeś.
sekretarzem tylko z firmy. Muszę odebrać. Cześć, Ewka. Aha, czyli ustawiłem spotkanie na jutro. Nie no, w porządku. Przygotowałem. Słuchaj, jutro porozmawiamy, dobrze? Cześć. Jutro powiem. Cześć. Przepraszam cię, ale chyba mam jakieś problemy. Nie wiem, czy biznesowe, czy prywatne. Dzwoniła moja zastępczyni, robi wywiad. Słuchaj, dziś jesteś nie taki, robi się późno. Spotkamy się kiedy indziej. Jak to? Już chcesz uciekać? No miałem nadzieję na jakieś dłuższe spotkanie. Ja też miałam takie nadzieje, ale jesteś zupełnie nieobecny. Myślami całkiem gdzie indziej. Nieprawda. Jedyne co wiem, że muszę, to że ma być w pracy o 9 rano, a do tej pory... Do tego czasu to będziesz myślał o swoich spotkaniach i obowiązkach. Oj, nie dąsaj się. Nie będę. To jakie plany? No, nie dąsaj się. Jakie to plany? Spróbuj mi powiedzieć. No dobrze, skoro prosisz, to spróbujemy. Ale musisz mi obiecać, że uwolnisz się od tej swojej codzienności. Na co rozumiesz, co masz na myśli, mówiąc codzienność? Sprawy służbowe zostawia się w pracy. Jak się wychodzi do domu, to się o nich nie myśli. Ja na przykład nigdy nie myślę o tym, co zostawiłam na biurku. No to masz szalenie komfortową sytuację. Ja z kolei prowadzę firmę, mam szaloną konkurencję... Cicho, przestań! No i jak? Zostawisz już te obowiązki? Tak, zostawię. Nie wspomnę o nich. I nie będziesz myślał? Nie będę myślał. Będę myślał tylko o tobie. To bądź na placu Kossaka na rogu o 20. I weź ze sobą dres. Dres? Będziemy biegać? A może jeszcze szczoteczkę do zębów? Szczoteczkę? Po co? Nie, szczoteczkę masz w domu i tam ci wystarczy. Co każdy ruch. Chodzi o to, żeby ruchy nie były wchodzone. Wiesz co? Po prostu było widać jakoś. Podoba mi się dalej, tutaj. Oczywiście to wszystko rysunki. To zupełnie co innego niż u nas na Śląsku. Motyw tam jest... Tylko wytykają palcem. Prometejski nieco. Chodzi a tutaj trochę być może myślę, ale... Pani, dlaczego to nie chodzi? Musimy tutaj zostać, żeby a ja jutro pogadam z ojcem, nie, żeby dał mu mieszkać u siebie. Nie, ale w zasadzie... Tak jak mówiłaś, dwa dni dam mu na przyzwyczajenie się z nim, a potem się sprowadzisz. Żeby ruch zawsze przeskakiwał, ale... nie, że na przykład tak... Nie, że cały czas tutaj było... Nie, nie ma potrzeby. Zresztą to jest tylko nasza sprawa. Nie znam, więc staram się to opisować. A jeśli zacznie dzwonić do twojej mamy? Znaczy, coś bym powiedzieć. Mama nic nie powie, też nie ustaliłem. Zresztą z własnej inicjatywy tobie nie przez gardło nie przeszło. Okej, ale w ogóle jeśli jednak staruszek zacznie wyzywać, no to co? W zasadzie nie anulujesz. O co? Przecież ja mówię, to nigdy do głowy nie przyszło. Jak się przestawia, no to nie robisz, nie rysujesz animacji, że ona się przesuwa jakby z miejsca na miejsce, tylko po prostu sklejasz ze sobą rysunki, nie? Tak, to chodzi właśnie. Osobie. Ty przynajmniej się spakowałaś, a ja musiałem uciekać. Poproszę ojca, żeby zadzwonił do tego mułu, a niech odeśle moje rzeczy.
na kawę. Jak nie samo robi, to i tak tego nigdy nie widzicie, po prostu gładkie. To robię cały czas zawsze. To no, ja rozbieram się do spania, nie? A to jakoś cena powinna być. Po prostu widzicie, jak się się robi ostatnio i czy... To nie przepraszam, teraz, no nie. Ale myśmy byli umówieni na... No tak, tak, ale no to... Dobrze, no ale szanujmy troszeczkę swój czas, no przecież to nie można w ten sposób, no. A po drugiej części dopiero macie zaśpiewać, no, no przepraszam bardzo. No dobra, no to idziemy się napić, no.